Ciągnik siodłowy Scania R440, rocznik 2013. Dobra, skoro jesteśmy na zewnątrz, no to może najpierw jak się dostać do tego sprzętu. Tu mamy taki pilot. Dosyć rozbudowany. Posiada dosyć sporo funkcji. I to zaraz wytłumaczę, do czego służą poszczególne przyciski. Tym przyciskiem otwieramy. No i normalnie w świecie otwieramy ciężarówkę. Tym przyciskiem zamykamy ciężarówkę. Mruga kilkakrotnie. Również włączamy alarm i czujnik ruchu w kabinie. Tym przyciskiem z takimi falami przekreślonymi regulujemy drzwi, ale wyłączamy czujnik ruchu w kabinie. Na przykład gdy śpimy, alarm jest uzbrojony, drzwi są zareglowane, ale wyłączony jest czujnik ruchu. Tym przyciskiem z takim stateczkiem regulujemy drzwi, ale bez włączonego alarmu. Na przykład podczas przeprawy promowej, gdzie pojazd może się przechylić, przedmioty mogą się przemieszczać w środku, tym przyciskiem włączając podczas przeprawy promowej. Tym przyciskiem, światełkiem takim, uruchamiamy oświetlenie dojścia. Dojścia w ciemnym miejscu, na przykład stajemy, idziemy gdzieś sobie zobaczyć, coś sprawdzić, to nam się zaświeca tutaj lampka, po minucie bodajże gaśnie takie oświetlenie. Oświetlenie dojścia również można uruchomić ze środka w kabiny, ale to pokażę jak będziemy w środku. Tym przyciskiem również wyłączamy i tym przyciskiem tutaj uruchamiamy test oświetlenia. Wciskając zaczynają się włączać po kolei wszystkie światła. Po wciśnięciu jeszcze raz wyłączamy. Włączają się po kolei wszystkie światła i można sprawdzić, czy po prostu działają. Jedziemy dalej. Zaglądniemy, co tam mamy pod atrapą. Co najważniejsze, co interesuje najbardziej kierowcę, to oczywiście bagnet do sprawdzenia stanu oleju i dolewka oleju. To jest najważniejsza czynność obsługowa. Łatwy dostęp, nie trzeba podnosić kabiny jak w innych ciężarówkach, także nie ma z tym problemu. Tutaj mamy wylot powietrza hamulców postojowych, a właściwie przewód służący na napełnianie układu spełniającego tą funkcję. Używa się go podczas holowania pojazdu. Tutaj holowniczy musi się podłączyć do tego przewodu, aby rozblokować hamulce. Holowanie pojazdu to dosyć dobrze obszerny temat, wymaga dużo więcej innych czynności. Może kiedyś się uda poświęcić osobny materiał temu tematowi. Tu mamy zbiorniczek wyrównawczy płynu układów wspomagania kierownicy. Pociąga się tutaj ten koreczek i tam jest taka miareczka plastikowa. Przy okazji tutaj to tak kierowcy może nie musi interesować, ale jak jestem, to mówię, co to jest. To jest regulator wysokości kabiny.
Kabina jest na zawieszeniu pneumatycznym, że tak powiem, na poduszkach. Na tych i z tyłu. I to jest taki regulator właśnie wysokości. Można to regulować. Tu jest takie cięgienko. I na środku ono ma takie zgrubienie jakby. O, tutaj. I można nim regulować, kręcąc. To raczej można zostawić mechanikom wyspecjalizowanym warsztatowi w tej dziedzinie. Ale skoro jestem, to mówię. Tutaj mamy taki panel zbiorczy pozostałych układów pneumatycznych w ciężarówce. Hamulców przednich, tylnych, zawieszenia pneumatycznego, również przyczepy, hamulca postojowego przyczepy służą właśnie do napełniania tych układów. Tu mam jakieś wiązki przewodów pneumatycznych. W ogóle w ciężarówce przewody pneumatyczne są bardzo częste. Jest ich, można powiedzieć, że coraz więcej. Są dosyć precyzyjne, przede wszystkim lekkie i dobrze się spisują na dużych odległościach. Poprowadzić przewód jakiś na linkę, gdzieś na jakąś dużą odległość, 2-3 metrową, to jest dosyć mizerne rozwiązanie, można powiedzieć. Dlatego stosuje się w ciężarówkach bardzo często układy pneumatyczne. Cienka rurka, plastikowa, powietrze, mała waga. Dobrze działa, dobrze się spisuje. Osuszacz powietrza klimatyzacji. Tutaj pod tym plastikiem można to ściągnąć. Tam jest wlot powietrza, nawiewów. Raz na jakiś czas można wyciągnąć ten filtr i go przyczyścić. Tu mamy zbiornik wyrównawczy płynu chłodniczego. Jak widać, zbliża się do minimum, czyli trzeba będzie go uzupełnić. Jak się zjedzie na bazę, to się go uzupełni. Tutaj pokrywa złączy elektrycznych. Tu jest antenka GPS-u, satelity, systemu telematycznego i wlot powietrza. Wlot powietrza. Co my tu jeszcze mamy? A, tu mamy zameczek atrapy wraz z czujnikiem. Gdy się klapa nie domknie, atrapa się nie domknie, na komputerze zaraz się to wyświetli. Tu poduszki właśnie. Kabiny. Jak widać, odchodzą od nich przewody. Jeden idzie tu. Tu. I idzie właśnie do tego regulatora wysokości. A drugi odchodzi tu. Idzie tu. Wchodzi w tą rurkę. I wychodzi z drugiej strony. I dochodzi do drugiej poduszki. Uchwyt do holowania. I na końcu mamy chłodnicę. Chłodnice mamy 3. Jedna taka mała, druga większa i za nią jest trzecia. Większa chłodniczka klimatyzacji. Przechodzą od niej przewody tutaj, tutaj, jeden idzie tu, drugi biegnie tam do sprężarki, a za nią mamy chłodnicę powietrza. W nowych ciężarówkach, w nowych dieslach, gdzie występują turbiny, istnieje konieczność również chłodzenia powietrza. Powietrza tych gazów. I jak widać, ta chłodnica jest rzadsza niż ta za nią. Musi być rzadsza, ponieważ zasłoniłaby całkowicie tą trzecią i wydajność tej trzeciej by spadła bardzo nisko. Mamy tutaj, jak widać, takie grube kanały, a to są blaszki odprowadzające ciepło. Chłodzenie powietrza w nowych dieslach, czyli intercooler. Można to poznać po grubych rurach. Bardzo grube rury, grube kanały. Tam też również gruba rura,
tam jest taka harmonia. Napełnienie takiego układu z takimi grubymi rurami, płynem, spowodowałoby wzrost wagi. Mogłoby się okazać mało skuteczne. I tutaj mamy trzecią chłodnicę płynu. Jest najgęstsza, jak widać, czyli najbardziej wydajna za nią. Tamta jest z kolei plastikowa, tutaj nic nie będzie widać. O, tam taka gumowa rura, od niej odchodzi. No, dużo cieńsza niż ta tutaj. Dobra. To można powiedzieć, że co nieco przybliżyłem tutaj, co mamy pod atrapą. Zobaczymy ze schowków, jak się do nich dostać. Są takie kółeczka, trzeba pociągnąć z drugiej strony identycznie i identyczny schowek po drugiej stronie, identycznej głębokości. Z tej strony najczęściej kierowcy wykorzystują go jako taki schowek gospodarczy, jakieś buty właśnie, kask, łańcuchy, gaśnica. Akumulatory wraz z wyłącznikiem prądu. O właśnie, przy okazji, w momencie gdy schowek jest otwarty, nie da się otworzyć tej owiewki. Próba otwarcia zakończy się tak. O. To ja zrobiłem, przyznaję się, bez bicia. Najpierw trzeba zamknąć, a potem dopiero można pociągnąć i otworzyć tą boczną owiewkę. Tu mamy reflektor roboczy, uruchamiany z wewnątrz kabiny. Regulator wysokości kabiny, podobny jak i z przodu. Wychodzą z niego przewody, dochodzą do poduszek kabiny. I panel wraz z przewodami elektrycznymi i pneumatycznymi. Bryżniki powietrza, jak w każdej ciężarówce, tutaj już wiele się nie różni. I po drugiej stronie mamy to samo. Schoweczek identycznej wielkości, tak samo się otwiera. Tam jest tłumik, zbiornik roztwormocznika, zbiornik paliwa z podobnym wlewem. No i to co wreszcie.